Dla mnie kult osobiście jest kultowy, dla kolegów moich również, ale nie dla wszystkich właśnie. Jak Państwo reagujecie na po prostu krytykę w mediach? No, ja mam na imię Tomek, ja jestem pomimo wieku młodym człowiekiem, także możemy do siebie spokojnie mówić normalnie. No wiesz co, no, ja kiedyś w ogóle nie słuchałem kultu, to była dla mnie 20 lat temu tak w ogóle obca historia. Pograłem w jakichś tam metalowych kapelach. A jeśli chodzi o krytykę, no wiesz, wystarczy poczytać to, co ludzie wypisują na Onecie, gdzieś tam, przy jakichkolwiek informacjach, nie? Komentarze, jak, tak? Tak, jak się odnoszą do rzeczy dużo bardziej ważnych, do jakichś dramatów ludzkich, do choroby, cierpienia ludzkiego. Myślę, że w Polsce ludzie mają taką mentalność krytykowania wszystkiego, a już czegoś, co gdzieś tam jakby istnieje, czy jest popularne, czy ważne dla innych ludzi, to zwłaszcza, nie? Ja kiedyś przeczytałem o trzecim miejscu Małysza gdzieś tam w jakimś... Porażka, tak? No napisali o nim co tam ten nasz nielot odwala, nie? No, taka jest chyba mentalność ludzi, a krytyka no już zawsze jest, nie? To jest nieuniknione. Poza tym nie jesteśmy ludźmi doskonałymi, nie? Nie wiem, czy pytasz o krytykę dotyczącą muzyki, czy krytykę dotyczącą tych historii, które się tam działy, wiesz, na forum. Tego i tego. Tego i tego, no. Wiesz, po pierwsze nie jesteśmy nietykalni, nie? To też myślę, że przez wiele lat byliśmy w sumie na takiej pozycji, to dosyć nietykalnej, nie? Ale to jest normalna rzecz chyba, nie? To też jakby, to nie jest tak, że to pół Polski bierze udział w jakimś tam czacie i wypowiada swoje słowa, tylko jakieś, myślę, zamknięte grono ludzi, którzy też przez swoją anonimowość no, mogą tam powiedzieć, co chcą tak naprawdę, nie? Być może stają gdzieś tam nawet w pierwszym rzędzie na koncercie, a później coś tam wypisują. Nie? To jest normalna rzecz, nie? Myślę, że to w ogóle nie należy się tym jakoś dołować, nie? Może przejmować, bo to są jakieś tam ważne dla ludzi rzeczy, nie? Kult zawsze był z racji tego, co Kazik jakby ma w sercu i co jaki ma światopogląd, wiesz, zespołem, który bardzo szanował swoich fanów, nie? Chociażby jeśli chodzi o długość koncertów, o ilość granych piosenek, nie? Także no, to nie jest tak, że nas te rzeczy nie obchodzą. Wiem, że niektórych moich kolegów dotykają bardzo, nie? Być może najbardziej właśnie dotykają Kazika te historie, bo to z nim jest ta bezpośrednio. Wyrazem było to, że nie uda nam się porozmawiać z Kazikiem. A to tak domniemywuję, że to jest jakby skutek tych wszystkich. Wiesz co, nie, ja myślę, że to wynika z czegoś zupełnie innego. Nie, z jakiegoś takiego, nie ma nas poza domem tam już wiele dni. Poza tym bycie osobą popularną w takim wymiarze, w jakim on jest kurde tak upierdliwe i tak niewyobrażalne dla nas, nie? Że niekiedy trudno jest usiąść w knajpie, kurde, do stołu, żeby ktoś ci tam, wiesz, głowy nie zawracał, nie? Myślę, że dla niego jest bardzo ważna ta prywatność, nie? Ale też nie chcę mówić jakby za niego, nie? Tak. To są... A jak było dołączyć do zespołu, który już był zgrany, którzy są sławne i tak dalej, i tak dalej? No wiesz co, no, ja się z kolegami z kultu znałem już od wielu lat, bo grałem od 1994 roku z Kazikiem na żywo, więc mieliśmy tą samą kanciapę, znaliśmy się w zasadzie dobrze, czy tam lepiej, czy bardziej, czy mniej. Ze Szczotą znałem się bardzo dobrze. No, widzisz, no, Bóg dla mnie pisze taką historię każdemu z nas, że no... Tak się te historie układają, nie? Jeden umiera, drugi gdzieś tam, wiesz, przychodzi. No tak jak historia Stopy, który umarł niedawno. No, to jest... Wiesz, to granie w kulcie dla mnie jest od wielu lat jakby czymś, co w jakimś sensie muzycznie i mentalnie ratuje mnie przed tym, czym kiedyś byłem skażony, nie? Czyli tym całym, kurne, może nie prostactwem heavy metalu, ale tym takim, tą taką beznadzieją, otoczką, tą taką beznadzieją jakiejkolwiek ideologii jakiejś takiej, wiesz, nie wiem, społecznej, ludzkiej, nie? Bo tam teksty, no to
albo dotyczyły jakichś demonicznych historii, albo były już kompletnie o niczym, nie? Jakimś tam kruku latającym. Nie? I za to jestem naprawdę Bogu wdzięczny, bo to szlak jak pod Lenino, czym jest, pod rosyjskiej granicy do Berlina, nie? Muzyczny, wiesz, wyrwać się. Obserwuję niektórych moich kolegów, którzy do dzisiaj gdzieś tam grają w tym metalu, no to kurde, czas się zatrzymał po prostu. Mentalnie też. I... Czujecie, że się rozwijacie cały czas? No, w jakimś sensie się rozwijamy, bo chociaż... Konstant po prostu, że idziemy dalej tą samą drogą. To jest trudne, nie? Jak widzisz i słuchasz tych płyt wszystkich starych zespołów, to tak w wielu wypadkach niestety najlepsze płyty mają już za sobą. Nie? I to jest... To tak jak, nie wiem, obserwuję niektórych aktorów, których kiedyś uważałem za świetnych i byli naprawdę genialni. Dzisiaj, kurczę, patrzysz na ich grę i mówisz, kurde... Z czym do ludzi? Jakby w ogóle nie oni, nie? Może to jest, wiesz, to jest nieuniknione, nie? W pewnym sensie. Ale to, że gramy cały czas koncerty, czy gdzieś tam jakieś kolejne płyty przychodzą. Myślę, że takim jakimś ratunkiem czy sposobem na pójście w trochę inną stronę, to była ta płyta Unplugged, nie? Dla nas bardzo trudne przedsięwzięcie, bo nie jesteśmy, wiesz, z jakimiś tam sidemenami, czy... Tylko jesteśmy grupą ludzi, którzy gdzieś, mam nadzieję, się wspólnie uzupełniają. I ciężko było? No, jest ciężko się przestawić, nie? To nowe aranżacje właściwie. Nowe aranżacje, ale też w sensie czysto fizycznym granie na zupełnie innych instrumentach. Nie? Jeszcze gorzej było się przestawić po trasie, którą graliśmy tam kilkanaście koncertów Unplugged i później zagrać gdzieś w międzyczasie jeden rokowy koncert. Nie? To było masakra. Nie? Ilość dźwięku po prostu, kurde, tak jak, wiesz, jak surówka lejąca się na ciebie. Nie? Bo granie takiego materiału Unplugged jest tak niesamowicie komfortowe, w sensie i bytowym takim, że to były też niesamowite dla nas miejsca, bo to były w większości jakieś tam filharmonie, czy takie nobliwe miejsca, a z drugiej strony poziom i jakość dźwięku, nie? Zupełnie nowa dla nas i nam się wszystkim świetnie grało, nie? No. MTV ciężki kontynent, prawda? Bardzo wymagający. Wiesz co, ja to nie miałem, znaczy nikt z nas tam, to nie są nasze jakby problemy, nie? Jest Piotrek Wieterska, który jest menadżerem. Jasne, że pewnie jak żeśmy tam przeczytali jakiś kontrakt, no to można się za łeb chwycić i tylko współczuć tym wszystkim zespołom młodym, które w jakimś sensie są skazane na to, że nie mogą nic powiedzieć. Nie? Mieliśmy ten komfort, że mogliśmy po prostu powiedzieć nie i koniec, nie podpiszemy czegoś takiego. Nie? Ale młodzi ludzie, którzy gdzieś tam zaczynają, którzy są skazani na takie kontrakty, no to po prostu... A niewiele was w mediach ogólnie w takich dużych radiach? Wiesz, no niewiele, no bo w ogóle no, myślę, że niewiele jest takiej muzyki, nie? Jak patrzysz na ilość stacji radiowych, które grają jakąś w miarę niezależną muzykę, no to raptem w dużym mieście są dwie, trzy stacje i to jest wszystko. Mamy tylko media te ogólne. No ja mieszkam w Poznaniu, no to w Poznaniu jest tylko Radio Afera i SK Rock, w których można... Afera jako radio studenckie, totalnie niezależne, gra naprawdę muzykę przeróżną. Nie? SK Rock jest taką stacją, raczej tam, myślę, chyba z playlistą jednak, jakąś tam rockową. Nie? To samo stacje, no, zobacz dzisiaj jak włączasz stację MTV czy tam Viva, no to są, kurna, to jest porażka po prostu. Nie? Zobacz, młodzi ludzie już, bo my często się zastanawiamy nad tym, w jakim studiu nagrywać płyty. Nie? Chcielibyśmy w tym, nie wiem, żeby to brzmiało, jakieś tam są pragnienia i marzenia, ale ja jak patrzę na podwórku, na czym młodzi ludzie dzisiaj słuchają muzyki, to jestem przerażony, bo słuchają z telefonu. I nie na słuchawkach, tylko kurna, niosąc telefon w ręce. To znaczy, że z tego, co jakiś zespół chciał tam przekazać, to dociera do nich 10%. To Radio Kaliber, które pamiętam z dzieciństwa, 40 lat temu miało lepsze pasmo przenoszenia niż te telefony dzisiaj. Miało głośnik, wiesz, grało tam. Czyli to jest